Mają być kanie. Są kanie. Ale widzicie, jakie szału nie ma. Więc się ma tu pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej. Więc zapraszam wszystkich miłośników grzybiarskich wypadów do lasu na najnowszy film z tego miejsca. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 12:21, sobota, 5 października 2024. I w ten październikowy dzionek zaklę ręce dla Was jakiś materiał, a co uda się trafić, zobaczycie sami, więc mają być kanie. Kanie, nie inaczej. Dwie już są. Ale to nie o to chodzi. O to chodzi tak, aby było ich troszkę więcej. Troszkę więcej. Więc sobota deszczowa. Las inny niż dotychczas. Inne podłoże. I inne grzyby. Więc, drodzy Państwo, ze mną jest także Grzesiu, który też tam gdzieś szuka. Na łąkach kań, sów, a ja idę lasem. Dobrze, dobrze. Jest nasz Grzesiu. No i co, Grzesiu? Widzisz? Gdzie? Widzę, no. Tamtą jedną. No to widzisz, też masz. Gdzie masz to wiadro? Zostawiłem. Tak, ja mam dwie. Nie wiem, czy będą. No dobra, weź trzecią. Weźmiemy tą. No i tak mówię, obskoczymy, zobaczymy. I jest i Grzesia kania. Z pałką. Ładna, widzicie. Są trzy. I teraz trzeba szukać dalej tych grzybów. Borowik jest chyba, wiesz? No chyba tak. Co to jest, borowik czy podgrzybek? Borowik. Ale taki zmęczony, wiesz? No ty jak już go podniosłem, to wiesz. Ale chozaczy, Grzesiek. O, widzisz? Dobre, no ogólnie to do suszenia. Moja była taka piękna kania? No twoja była piękna, no moja to z pola to przemoczona. To trzymaj ją. No każdy sobie rzepkę zgrobie. Moja się nadaje do tworzenia, to ja taka... No, moja nie za bardzo, moja to taka... Taka nasączona, no. Za małeś korzeń. No, nie dobrze masz tam. Nie, no korzenie nie lubię. Dobra, szukamy dalej. A więc teraz trochę tędy słychać, jak pada. Widzicie, jest mokro. No ale w kilku miejscach próbujemy trafić jakieś ładne kanie. Ewentualnie zaraz borowiki. Ale czy będą? Zobaczycie sami, więc koszyk teraz wziąłem. Na kanie reklamówka. A na borowiki inne grzyby, kosz. Dobrze, brzegiem. Grzesiek poszedł polem szukać kani, a ja lasem, brzegiem, bo mam przeciwdeszczowy płaszcz, spodnie, gumowce i tak to mniej więcej wygląda. Pogoda nie rozpieszcza. Ale my miejmy nadzieję, że grzybki dopiszą w tej części lasu na ziemi świętokrzyskiej. Dokładnie. Na ziemi świętokrzyskiej w tej części lasu. Kani nie ma. Borowików też tu nie widzę. Czyli na tą chwilę nie ma. Mokro.
więc trzeba poczekać. Po niedzieli będzie około 18 stopni, nie będzie padać, będzie ciepło, więc wyskoczą tu grzyby, nie inaczej. A na tą chwilę nie ma tu nic, więc zaraz zmienimy las na inny, może bardziej grzybowy. Zobaczymy. Typowo przyjechaliśmy na kanie, ale już ich nie ma. Przynajmniej w tych dwóch miejscach, co teraz byliśmy z Grzesiem. Tutaj pyza nic nie ma. Ani na górze, ani na dole góry. Więc wracaj pyzuś. I jedźcie, chłopaki, w inne miejsce. Chyba prawdziwka. Dokładnie, no. Dwa piękne borowiki. Więc zmieniliśmy las, drodzy państwo. I mamy dwa piękne borowiki. Z drogi widziałem. Więc oczywiście, że przytulę. Dokładnie. Oczywiście, że przytulę na suszenie, jak znalazł. Ok. Więc dwa ładne, tylko idę dalej. Czyli zmiana lasu, trzeci las teraz. Drodzy państwo, niestety, tak mówię, trzeci las. I teraz będziemy chcieli trafić na jakieś opieńki. Dokładnie. Opieńki. Z tego lasu. Więc może tutaj coś się uda fajnego trafić. Dokładnie. 13:48. Co? Tak? Dokładnie. Więc szukamy naszych grzybów. To jest las typowo, gdzie zbieram rydze, mleczaje. No i chcemy zobaczyć, czy są na tą chwilę, czy jeszcze trochę będzie trzeba poczekać na ten rodzaj grzyba. I dlatego taki wypad, a to za kaniami, rydzami lub opieńką. Więc szukamy dalej i miejmy nadzieję, że coś padnie, ale borowiki dwa fajne. Dwa borowiki fajne. Jest kolejny borowik. Borowik czy nie? Borowik. Kolejny borowik, ale tylko jeden. Opieńki były, ktoś wyciął, ale były tu opieńki. Kolejny borowik do suszenia. Akurat tak, wezmę suszarkę i se posuszę trochę grzybów. Jak będą. A teraz pochodzimy po tych krzokach. I tak mówię, to jest las inny niż z tych bajkowych, co ostatnio chodzę. Bo to jest typowo rydzowy
opiękowy las. Dobrze, idziemy dalej. Grzesiu tam dalej chodzi z wiadrem. I trzeci las z dzisiejszego wypadu. Widzicie, 13:54, piąty, sobota. 5 październik oczywiście. Co masz, Grzesiu? Prawdziwka? No a gdzie są? Masz? No to już zaraz tam idę. Pokaż co masz. Kozaka masz nawet. Dwa borowiki. I miecz brudka. Idź sobie zerwij. Gdzie są? Tam przy ciebie? No to idę. Zobaczymy gdzie co jest. Gdzieś tutaj są opieńki. Ale gdzie Grzesiek to widział, to ja nie tylko nie widzę, wiesz o tym. No to znajdź sobie, no. Są opieńki. Są dokładnie. Zobaczcie, drodzy widzowie, ktoś tu ciął, ale tutaj co się dzieje? Co się dzieje? Zobaczcie, co się dzieje. Dokładnie. Co się dzieje? Kolejne opieńki. Dokładnie. W reklamówkę. Na pierogi. W sam raz. Dokładnie.
cały czas pada. Prześmy to samo. Na grzybiarzu. Na lopie nie widzicie. Pieruszki będą. Dokładnie. Pieruszki będą. Dozbieramy już to i kończymy. Rydzów jeszcze nie ma, ale wszędzie opieńki. Dokładnie. Wszędzie śliczne i piękne opieńki. Ja już mam całą reklamówkę. Dokładnie. Śliczne i piękne opieńki. Dokładnie. Jak widzicie, reklamówka prawie cała, kosz prawie cały i pełno tego rośnie, a deszcz sobie pada, a ja jeszcze to powycinam, bajeczne, i jedziemy do domu, czyli opieńki dopisały, nie inaczej. Więc drodzy Państwo, widzicie, nie ma w co zbierać, już kosz wielki na kartofle, największy jaki mam. I tak to leciało, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę
do domu, opieńki dopisały i pełno tego jest, dosłownie pełno kilogramami. Można kosę wziąć i ciąć. Więc jeszcze raz dziękuję i do następnego. Cześć. Teraz wygląda za pomocą łyżki naszą jajeczniczkę z samych opieniek. Miód z boczkiem, jak to się mówi, na moje serce. Więc coś pysznego, niesamowitego, drodzy Państwo. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, dobre i złe. Pychota, niam, niam. Do następnego, drodzy widzowie. Do następnego.